Pewnie nie spodziewaliście się takiego filmu, tak samo jak ja się nie spodziewałem, że kiedykolwiek nagram taki materiał. Jakiś czas temu na Instagramie wrzuciłem zdjęcie ze zbiórki na moją chorobę. Po czym kolejne story było z zapytaniem, czy chcielibyście film na ten temat. Naprawdę nie sądziłem, że dojdzie do czegoś takiego, że będę o tym wszystkim mówił. Bo nie jest to dla mnie łatwy temat, nie lubię naprawdę o tym rozmawiać, mówić o tym. Nawet powiem wam taką ciekawostkę, że wiele osób, które znają mnie od dłuższego czasu, to do tej pory nawet nie wiedzą, że taka rzecz istnieje. Jakoś u mnie się przyjęło, że unikałem tego, wstydziłem się, ale naprawdę no nie ma powodów do tego, bo to nie jest zależne ode mnie. Choruję na zwyrodnienie barwnikowej siatkówki, jest to choroba genetyczna. No, utrudniająca mi naprawdę codzienne funkcjonowanie. Objawiała się na początku tym, że nie widziałem kompletnie po zmroku, do teraz tak jest. Ale w przeciągu ostatnich 2 lat choroba dała naprawdę mocno o sobie znać. I jest to wiele ciężej niż po prostu było wcześniej. Dlaczego też w ogóle teraz poruszam taki temat? Bo jest choroba po prostu. Jest choroba. Ruszyło leczenie po prostu tej choroby w Polsce i ruszyliśmy po prostu ze zbiórką na leczenie. Są to po prostu ogromne pieniądze i trzeba też tą sprawę jakoś po prostu rozgłośnić, aby wiadomo, wszystko się potoczyło fajnie, zgodnie z myślą. Aktualnie największy problem mi sprawia to, że mimo że ściągając okulary, normalnie wszystko jestem w stanie przeczytać, nie mam jakiejś wielkiej wady na oczach, ale są po prostu dni, w których niezależnie czy ja noszę okulary czy nie, wszystko widzę rozmazane i to naprawdę utrudnia nawet zrobienie głupich, prostych rzeczy. I o ile powiedzmy 2 lata temu, rok temu, jeszcze tych gorszych dni było naprawdę mało, bo zdarzał się jeden dzień, powiedzmy na 2 miesiące. A aktualnie, jeżeli ten dobry dzień będzie raz na 2 miesiące, to jest naprawdę dobrze. No, jest po prostu ciężko z tym wszystkim, jak to sobie ogarnąć, dlatego też po prostu tych jazd, tego wszystkiego jest o wiele mniej. Ja wszystko wiem, że można się do tego przyzwyczaić, ale największym problemem przy tym wszystkim jest chyba, że to wszystko idzie na psychikę i no strasznie człowiekowi siada na głowie. Strasznie się człowiek przejmuje tym wszystkim. I tym bardziej, gdy widzisz to wszystko, jak można powiedzieć, się wali. Bo właśnie 2 lata temu było wszystko w porządku, a w przeciągu 2 lat to jest po prostu przepaść między tym, co było, a tym, co jest. Dlatego każde wsparcie z waszej strony, za każde wsparcie z waszej strony będę naprawdę bardzo wdzięczny. I teraz wiele osób może powiedzieć, no dobra, słabo widzi, to dlaczego jeździ na quadzie, motorze, to wszystko. Teraz niech te osoby odpowiedzą mi na pytanie, które są takiego zdania, że co osoba mająca jakiś problem w życiu ma wtedy robić? Co, ma rezygnować ze wszystkiego? No nie, no trzeba mieć jakąś pasję, motywację, aby właśnie dążyć do jakichś swoich celów i nie poddawać się, bo jeżeli człowiek się podda, to jest chyba najgorsza rzecz, jaką może w życiu zrobić. I nie chciałbym, aby ten film opierał się tylko na mojej chorobie, tylko aby był dla was motywacją, że mimo jakichś tam problemów, tego wszystkiego, można robić wszystko i nie ma co się demotywować, trzeba szukać tych pozytywnych rzeczy i nimi się nakręcać i dążyć do spełnienia swoich tam marzeń. Na quadzie jeżdżę od 8 lat, więc to jest naprawdę kupa czasu i nie chciałbym na pewno nigdy z tego rezygnować, ale po prostu trzeba mieć tutaj rozum w tym wszystkim i mając ten swój gorszy dzień, nie wsiadać na tego quada, aby. Bo tutaj nie chodzi też o zrobienie sobie krzywdy, tylko głównie czyjeś, żeby komuś nie zrobić krzywdy, aby nie stwarzać zagrożenia. Dlatego trzeba naprawdę tutaj jeździć z głową.
Nagrywam ten film i tak już drugi raz, bo za pierwszym razem no nie spodobało mi się za bardzo to wszystko. No, ciężko się tak po prostu otworzyć i mówić o tym wszystkim, tym bardziej, że choroba nie jest łatwym tematem. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i że to wszystko zrozumiecie i że dalej będziecie ze mną. Ja będę starał się robić wszystko, co w mojej mocy, aby te filmy się jakoś pojawiały. Wbijajcie na Instagrama, tam wszystko będziecie widzieli na bieżąco. Tam na pewno też się o wiele więcej dzieje niż tutaj na YouTubie. Zostawiajcie łapki w górę pod tym filmem. Subskrybujcie. W opisie na dole macie link do zbiórki. Za każde wpłacenie będę naprawdę bardzo wdzięczny, bo każdą sumą pomożecie naprawdę w ogromnej mierze. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.